Monika Gering, witam Państwa w programie Gość Tygodnia. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Renata Malinowska, zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza, pełnomocnik do spraw młodzieży. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Renato, każdy sprzedawca alkoholu jest zobowiązany płacić tak zwane kapslowe. Jest to opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Tak też jest i w naszym mieście. Proszę mi powiedzieć, na jakim poziomie kształtują się wpływy do budżetu z tego tytułu? W zależności od tego, ile zostało decyzji wydanych i pozwoleń na sprzedaż alkoholu w naszym mieście, chciałabym tylko zauważyć, że nigdy nie są przekraczane limity, które zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Zgierza. W ubiegłym roku te wpływy były na poziomie 90 tysięcy. W tym roku, na rok bieżący, w naszym planie wydatkowania tych środków jest na poziomie 750 tysięcy na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 50 tysięcy na przeciwdziałanie narkomanii. Na co Państwo wydają te pieniądze i czy są problemy z ich wydatkowaniem? Czy można powiedzieć, że jest za mało po prostu? Nie jest ich za mało i nie jest też ich za dużo. Zawsze potrzeby są różne i zależne też od danego roku i od tego, co się zmienia tak naprawdę w naszym mieście, w naszym środowisku, w naszej młodzieży, dzieciach. Nie mamy problemu z wydatkowaniem tych pieniędzy, ponieważ jesteśmy zobligowani przede wszystkim do wydatkowania i zgodnie z ustawą, jaka jest na nas nałożona, na samorząd. I takie działania też czynimy, czyli w tym zakresie jest finansowanie wszystkich terapii w szpitalu wojewódzkim. Ale to mówimy o osobach, które są... To mówimy w tej chwili o osobach, które już są uzależnione, czyli o osobach, które leczymy, w cudzysłowie oczywiście. Znaczy, pomożemy wychodzić z alkoholizmu. Pomagamy wychodzić z alkoholizmu. I na to jesteśmy jakby zobligowani na takie działania i tutaj miasto w tym zakresie spełnia wszelkie oczekiwania. Są przeznaczane środki na ogłaszanie konkursów, na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W tym roku klub Stop, który mieści się na ulicy 3 Maja, wygrał taki konkurs, jest tam przeznaczone 70 tysięcy i oni jakby już w swojej działalności, w swoim zakresie zabezpieczają miasto, jeśli chodzi o terapie rodzinne, grupowe, o spotkania z dorosłymi dziećmi alkoholików i wszelkiego rodzaju innego działania. Prowadzimy też na szeroką skalę działania profilaktyczne, także wspierające przede wszystkim dzieci i młodzież. I w tym zakresie gmina Miasto Zgierz prowadzi dwie świetlice, przeszkole numer 1 i przeszkole numer 11. I są to świetlice właśnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie dzieci oprócz posiłku, czyli podwieczorku, mają zapewnione różnego rodzaju atrakcje, wyjścia do kina, wyjścia do teatrów, na wycieczki. Przede wszystkim mają zakupione zeszyty, długopisy, bo bardzo często zdarza się tak też, że dzieci nie mają na przykład w czym odrobić lekcji. I to są takie działania. Oczywiście jeszcze mamy dwie świetlice w naszym mieście i też tam są skierowane środki z tego funduszu, tylko już poprzez ogłaszanie konkursu. I takie świetlice są prowadzone przez Fundację Arka. I ta świetlica mieści się na ulicy Narutowicza oraz przez parafialny oddział Akcji Katolickiej i ta świetlica mieści się przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady na Nowym Mieście. Można powiedzieć, czy te działania przynoszą jakieś wymierne skutki? Możemy mówić o, że na przykład komuś pomogło. Chodzi mi tutaj nawet o tych osoby, które są uzależnione od alkoholu. Pomogły im te terapie wyjść z nałogu? Są sukcesy? Są sukcesy. Oczywiście to jest bardzo żmudna i powolna praca, ale jak rozmawiam z prezesem chociażby klubu, czy z terapeutami, które prowadzą, tak, udaje nam się, są sukcesy i myślę, że to jest to, o co tak naprawdę nam chodzi. Natomiast, tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo żmudna praca z takimi osobami i bardzo często terapia nie zawsze kończy się sukcesem, ale na to już my nie mamy wpływu, no my musimy dawać pole do tego, żeby ludzie mogli korzystać z takich terapii. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, które przychodzą na te zajęcia profilaktyczne, to jak one są delegowane? Przez nauczycieli, czy same się zgłaszają, czy opieka społeczna pomaga? To jest właściwie staramy się współpracować wszyscy i z pedagogami, i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, i ze szkołami, bo jeżeli świetlice prowadzone są przy szkołach, to przecież nikt bardziej nie wie o tym, które dzieci mają problemy, jak właśnie to środowisko szkolne. I tam dzieci są zapisywane do tych świetlic przez pedagogów i nauczycieli i naprawdę w tych świetlicach dzieciaki mają ogromne sukcesy, bo na przykład dużo lepsze mają wyniki w nauce potem. Chciałabym
jeszcze dodać, że oprócz takich działań tych świetlicowych, również z tego funduszu korzystamy z takiej możliwości, żeby dzieciaki wysłać na kolonie letnie, czy też na kolonie zimowe. W tym roku była szeroko zakrojona akcja zajęć feryjnych. Były prowadzone w 4 szkołach. W 2 szkołach były od godziny 7:30 do godziny 16:00. Także była też możliwość dla rodziców, którzy pracują, ale nie mają na przykład co zrobić ze swoimi dziećmi. Bo ja bym też chciała zwrócić uwagę, że wszelkie te działania nie są tylko nakierowane tak stricte do osób, które mają problem z alkoholem, ale w ogóle do rodzin, które borykają się z różnymi problemami. I myślę, że taka szersza profilaktyka i takie szersze działania przynoszą bardziej wymierny skutek takich działań. Ja jestem bardzo, bardzo dumna i zadowolona i myślę, że tutaj mówię też to z pełną premedytacją, że pani prezydent miasta Zgierza duży nacisk kładzie właśnie na takie działania skierowane dla dzieci i dla młodzieży. Bardzo nas cieszy, kiedy wracają chociażby z tych kolonii czy z ferii zimowych i widzimy uśmiech na ich twarzach i mówią, że na przykład nigdy jeszcze w swoim życiu nie były w takim miejscu, tak? I to jest taki sukces tak naprawdę, że te dzieciaki będą mogły zobaczyć, a być może w przyszłości stwierdzą, że ich życie należy w inny sposób pokierować. Proszę mi powiedzieć, czy problem alkoholizmu jest na szeroką skalę w Zgierzu widoczny? Jest, z jednej strony jest widoczny, a z drugiej strony jest to problem ukrywany, tak? Natomiast nie chciałabym powiedzieć, że to jest taki ogromny problem społeczny w naszym mieście, tak? Też nie chciałabym Państwa tu wprowadzać w błąd, ponieważ przygotowujemy się dopiero do zrobienia diagnozy w naszym mieście. Też wszelkie działania, które staramy się realizować w naszym mieście. Pisząc te programy, zapraszamy różnych specjalistów do pisania wspólnie z nami tych programów. Teraz przygotowujemy się właśnie, napisaliśmy taki program przeciwdziałania narkomanii, ale tam sobie założyliśmy, że będziemy robić taką diagnozę, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę w naszym mieście jest ten problem, jeśli chodzi zarówno o alkohol i o narkotyki, czy też nie. Jaka grupa młodzieży, co powoduje, że młodzi ludzie sięgają po alkohol, czy też po narkotyki. Ale mamy, jest wśród młodzieży, jest to, nie chciałabym nazywać takim ogromnym problemem, ale jest to zjawisko, które jest zauważalne i dostrzegalne, tak? Niektórzy piją, żeby zabić nudę. O tak. I to są dzieci z dobrych rodzin. I to są dzieci, znaczy ja mam taką obserwację i tak też właściwie rozmawiałem z osobami, które prowadzą zajęcia i spotkania z młodymi ludźmi. To jest trochę takie spektrum kulturowe, tak? Czyli my jesteśmy przyzwyczajeni, że spotykając się ze sobą, musi być między nami alkohol, tak? I młodzi ludzie dość szybki sposób poprawiają sobie nastrój, chociażby piwem, tak? To jest dla nich jakąś atrakcją. Poprawienie sobie nastroju w inny sposób jest dużo bardziej, no, potrzeba więcej wysiłku na to, prawda? Coś trzeba sobie zorganizować w inny sposób. A my już jesteśmy tak przyzwyczajeni, że spotykamy się po coś. I na przykład młodzi ludzie spotykają się po to, żeby wypić ze sobą piwo. Tak? I to jest ich jakby taką atrakcją, z której na początku sobie nie zdają sprawy. Ale nie ma też jakby jednoznacznej odpowiedzi na to, tak? Co jest powodem tego, że jedni sięgają po ten alkohol, czy też po narkotyki, bo będę tutaj jakby, bo nie da się też do końca, co prawda to są inne uzależnienia, ale nie da się do końca tego rozdzielać. To są różne czasami powody, ale najczęściej w ten sposób młodzi ludzie zapewniają sobie atrakcyjne spędzenie czasu i myślę, że na początku nie zdając sobie do końca sprawy z tego, jak to potem w przyszłości może się skończyć. Ale widzi też Pani nagłówki gazet, kiedy kilkunastoletnia młodzież sięga po alkohol, na przykład przychodzi do szkoły kompletnie pijana i tu mówimy nawet o gimnazjalistach. Tak, i to jest przerażające tak naprawdę, bo po pierwsze, kto sprzedał im ten alkohol, a po drugie, gdzie tak naprawdę jesteśmy my wszyscy, tak? Wydaje mi się, że my dorośli też nie potrafimy jakby reagować na pewne działania, tak? I pokazywać też swoim sposobem zachowania i swoimi wzorcami, jak należy się zachować. To jest przerażające, że coraz młodsza młodzież sięga po alkohol, że właśnie w ten sposób zapewniają sobie, nie wiem, poczucie bezpieczeństwa, znalezienie siebie w grupie i myślę, że tutaj wszelkie działania, te profilaktyczne, muszą być już skierowane od jak najmłodszej grupy dzieciaków,
bo czasami jak sięgamy po profilaktykę na poziomie gimnazjalnym, jest już trochę za późno. To jest oczywiście przykre, ale niestety czasami jest za późno. Ja jeszcze chciałam tylko dodać, żeby też Państwo mieli, mieszkańcy też świadomość, że na przykład z tych środków został wybudowany plac zabaw w Parku Miejskim. Także ja jakby podkreślam ciągle, że staramy się te, bo to się wydaje, że to jest dość dużo środków, ale staramy się w sposób racjonalny, przemyślany, ale zgodny też z prawem i z ustawą wykorzystywać te środki i jakby też powodować może inne formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. A rok 2013, jakie działania, kolejny plac zabaw, jakieś kolejne formy zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży przygotowali Państwo? To znaczy tak, jeśli chodzi o kolejny plac zabaw, na ten moment nie mamy jeszcze dokładnie takich planów, ponieważ rewitalizacja naszego miasta będzie pewnie zaspokajała te potrzeby dalszego rozkwitania placu zabaw w parku, czy też w innym mieście. Natomiast wchodzimy jeszcze w taką nowość, chciałabym tu podkreślić, o zajęć z wychowania edukacji seksualnej, na przykład żebyśmy się nie bali też rozmawiać o tym z młodzieżą. Chciałabym podkreślić, że naprawdę te zajęcia są przemyślane i naprawdę my staramy się podejmować współpracę z ludźmi odpowiedzialnymi za przekazywanie tej wiedzy. Także proszę, chciałabym, żeby rodzice się nie obawiali, ponieważ rodzice muszą wyrazić zgodę na uczestniczenie w takich zajęciach, żeby rodzice się nie obawiali, że te zajęcia w jakiś tam sposób skrzywdzą ich dziecko, czy też zmienią pogląd ich wartości. Absolutnie nie ma takiego miejsca. Pamiętajmy, że niestety te wszystkie i seksualność, i alkohol, i narkotyki się ze sobą łączą, więc jakby te działania muszą być w szczególności, jakby interdyscyplinarnie musimy w tym zakresie działać. Tak? Kiedy te zajęcia się zaczną odbywać? To znaczy, my już pierwsze działania podjęliśmy w jednym ze zgierskich gimnazjów. W tej chwili są toczone rozmowy z drugim gimnazjum i myślę, że po feriach sfinalizujemy już te zajęcia, żeby mogły one się odbywać. To jest cykl trzech, przez 3 dni panie z Fundacji Spunk przyjeżdżają i rozmawiają z młodzieżą, ale nie tylko na temat stricte seksu, ale na temat dojrzewania kobiety w reklamie, chociażby tak, miłości, zauroczenia, związku. Także to są naprawdę rozmowy takie, które uważam, że warto, żeby młodzi ludzie też rozmawiali na te tematy, ponieważ nie zawsze do końca mają szczerość i ochotę rozmawiać w domu ze swoimi rodzicami. A trudno jest z dzieckiem rozmawiać, z własnym dzieckiem na te tematy. Proszę nam powiedzieć, czy jeżeli ktoś ma jakiś problem i chciałby się do Państwa zgłosić, zapisać się na jakąś terapię, czy jakieś zajęcia dla swoich dzieci, to gdzie może się zgłosić? Zapraszamy wszystkich Państwa, jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek problemy ze sobą, z mężem, z dzieckiem, z kimkolwiek, zapraszamy do punktu konsultacyjnego, który jest prowadzony przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadzi go pani dr Nina Kalista, świetny psycholog, terapeuta. Można się skontaktować też z naszym wydziałem, my pokierujemy, zapiszemy Państwa, także serdecznie zapraszamy. Są to porady bezpłatne i można się tam zgłaszać w poniedziałek i w czwartek od godziny 16 do 18. Także serdecznie zapraszamy, jeżeli ktokolwiek z Państwa ma jakiekolwiek problemy. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę. Dziś moim Państwa gościem była Pani Renata Malinowska. Dziękuję.